Dzień dobry. 2 lipca dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 25 czerwca w Parku Poniatowskiego w Piotrkowie odbył się koncert Piotrkowskiej Orkiestry Kameralnej. Był to pierwszy koncert z cyklu Trybunalskie Granie. Sulejów. Na Podklasztorzu odbył się piknik zorganizowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Były atrakcje dla najmłodszych czy też stoiska kół gospodyń wiejskich. Wydarzenie odbyło się w związku z 705-leciem podpisania supliki sulejowskiej. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko. Poniedziałek 26 czerwca. Mieszkańcy Piotrkowa oraz okolic po godzinie 9 mogli usłyszeć dość mocny huk. Był on również słyszalny w rejonie Bełchatowa. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogły być wykonywane nad regionem loty szkoleniowe samolotów z silnikami naddźwiękowymi. Na placu za Mediateką w Piotrkowie odbyło się spotkanie Szymona Hołowni, lidera partii Polska 2050 oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa PSL-u, z mieszkańcami. Wszystko to w ramach trasy Jest Trzecia Droga. Środa 28 czerwca. Władze starostwa powiatowego podpisały porozumienie na zabezpieczenie dodatkowych patroli policji i wsparcie ratowników wodnych. Piotrków Trybunalski. Podczas sesji Rady Miasta prezydent Krzysztof Chojniak otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. 16 radnych głosowało za, przeciw było 7. Piątek 30 czerwca. Rozpoczął się remont na ulicy Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy etap obejmuje modernizację odcinka od ulicy Wroniej do granic miasta. Wskutek prowadzonych prac na wyżej wymienionym odcinku drogi zostaje wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Sobota 1 lipca. OSP w Łuszczynie świętowało swój jubileusz 105-lecia. W programie imprezy oprócz wielu atrakcji dla dzieci była również prezentacja koła gospodyń wiejskich Łuszczyn Poniatów. Piotrków. Na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej rozpoczął się dwudniowy piknik lotniczy Flyfest. Na niebie można podziwiać niesamowite pokazy lotnicze. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia. We'll be right back.